Walka bokserska McGregor Mayweather. Jak trener to ocenia? To ma sens takie pojedynki? Czy to ma sens? Na pewno. Gdyby McGregor, gdyby Mayweather nie przyjął tej walki, to KSW, MMA, UFC zjadłoby mnie i bokserów, że oni są najlepsi. Na szczęście Mayweather pokazał miejsce wszystkim zawodnikom z UFC, z MMA, że jednak bez nóg, bez zapasów, sam MMA, czyli nie ma najmniejszych szans, jest to krótka specjalizacja, a Mayweather zachował się jak profesor, z tym, że muszę przyznać, że byłem pod wielkim wrażeniem w pierwszych trzech rundach McGregora. Boksował najmądrzej jak mógł, nie pchał się do momentu, kiedy miał siłę. Wszystko było, gdyby jeszcze wcześniej stoczył dwie, trzy walki, ta walka mogłaby mieć inny przebieg. Ale naprawdę rewelacyjna postawa McGregora, a Mayweather zrobił to, co do niego należało. Trener miał okazję być na obozie przygotowawczym Petera Soboty. Co tam się wyprawiało, jakie były treningi, w jakiej formie jest Peter? Byłem u Petera 2 tygodnie. Peter teraz jeszcze leczy, kończy leczyć nadgarstek lewej dłoni, bo w Sztokholmie połamał w 4 miejscach, było to skomplikowane złamanie i skomplikowana operacja. Dzisiaj jest wszystko fajnie, bo był na badaniach, jest wszystko ułożone. W tym roku na pewno Peter nie będzie boksował, bo musi być rewelacyjnie przygotowany do następnych pojedynków. Ja jeżdżąc czy do Petera Soboty, czy do Krzyśka, czy nawet teraz na Fight Clubie pomagam chłopakom. Ja się zajmuję tylko boksem i koniec. No, w zapasach, w parterze co ja będę? Zrób unik boksu i lewą ręką. Nie, ja się ograniczam o zachowaniu, jeżeli są w stójce. Jak trener ocenia Petera Sobotę boksersko właśnie? Ja po pierwsze, on jest jiu-jitsu, on nigdy nie boksował. Jak zobaczyłem urywki walki w Sztokholmie, to naprawdę byłem z niego dumny, bo tam były takie pogłoski, że Peter Sobota w tym pojedynku nie ma najmniejszych szans w boksie i musi szybko schodzić do parteru. A ten zrobił przykusa i wygrał boksersko. Tamte kopanie, te ostatnie kolano było naprawdę niepotrzebne. Zwróciłem mu uwagę, bo leżącego się nie dobija, ale te ciosy lewe, które zadawał, naprawdę fajny kawał roboty zrobiliśmy.